filtr. Tak trochę brzmi, jakbyś cały czas ten bitcoin. Jakbyś naganiał na to. I jakie są te fundamenty, że to ma niby urosnąć? No to może warto przestać się oszukiwać, że życie jest niesprawiedliwe. Gówno prawda, jeżeli nie potrafisz przeczytać 52 książek w rok i zdobyć wiedzy, no to po prostu no nie nadajesz się do tego, tak? Klasa średnia jest niszczona, idziemy do komuny 2.0. Mi też zajęło to wiele, wiele lat pracy na tak naprawdę dwa etaty, na nocki, wiele ryzyka, wiele wyrzeczeń. Nie robiąc nic, tak naprawdę inwestujesz w polską złotówkę. Pytanie, które najczęściej widzę w filmach, gdzie Phil koniecznie udziela wywiadu, to Phil, jakbyś był w mojej sytuacji, co byś zrobił? Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem zapytać Cię właśnie o to. Cześć Phil. Witam Cię, witam wszystkich. Słuchajcie, przejdziemy sobie dzisiaj przez różne warianty. Zaczniemy od... Pracuję na etacie, mam mało oszczędności, co robię? No to jest taki najpopularniejszy wariant i w sumie fajnie, że zadajesz to pytanie, bo wczoraj pojawił się komentarz na moim kanale w stylu no gada jak do milionerów, a lepiej by powiedział, co ma zrobić przeciętny Kowalski. Więc bardzo fajnie, że możemy na to pytanie odpowiedzieć. Ja też zaczynałem z takiej pozycji. No i tutaj dla osób leniwych niestety będzie to zła informacja, ponieważ no, czeka Was bardzo ciężka praca. Ja sam zresztą, żeby móc dojść do jakiegoś tam powiedzmy poziomu, pracowałem na dwa etaty koniec końców. I to jeszcze na nocki, gdzie minęło wiele, wiele miesięcy, zanim w ogóle poszedłem w nocy spać, bo pracowałem od czwartku, od niedzieli do czwartku w mojej głównej firmie, od piątku do soboty właśnie tam na ochronie, więc ja pracowałem 7 nocy w tygodniu i to przez bardzo, bardzo długi czas. No i te wszystkie pieniądze reinwestowałem, więc w tym momencie, jeżeli pracujecie na etacie, no to nic innego, jak musicie powiedzmy to wykorzystać, czyli potencjalna maksymalizacja, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Jeżeli jest to firma, potencjalnie możecie spróbować poprosić o podwyżkę. Jeżeli nie ma takiej opcji, możecie pokazać, że chcielibyście dostać jakiś awans albo przenieść się na inne stanowisko. A jeżeli nie ma takiej opcji, no to na to spojrzeć trzeba w drugą stronę, czyli jeżeli nie mogę zarabiać więcej, no to co zrobić, żeby wydawać mniej? Są takie fajne aplikacje, dzięki którym możemy sobie zapisywać nasze wydatki. No i dzięki chociażby takiemu zapisywaniu możemy bardzo mocno się zdziwić i zobaczyć, że wydajemy kilkaset złotych na przykład na rzeczy, na które na przykład nie musielibyśmy tych pieniędzy wydawać, więc można szukać w drugą stronę. Można szukać, nie chcę zarabiać o 100, 200, 300 zł więcej, ale co zrobić, żebym wydawał o 100, 200, 300 zł miesięcznie mniej. No i oczywiście następnie te pieniądze reinwestować. No i tutaj no nie ma drogi na skróty. Wiadomo, że na samym początku jest ból, na samym początku jest ciężka praca, na samym początku jest też dużo wyrzeczeń, no ale moim zdaniem warto. Moim zdaniem warto po to, aby za kilka lat, w najgorszym wypadku za kilkanaście lat, żyć w tym spokoju z poczuciem, że nie mam kredytu, nie mam na przykład szefa, albo przynajmniej nie pracuję tam, gdzie muszę, albo nie mam szefa, którego nie lubię. Taka ciekawostka zresztą z mojego życia. Ja mimo, że lubiłem moją pracę, lubiłem bardzo moją pracę, byłem na bardzo wysokim stanowisku, gdy jeszcze pracowałem na etacie. Miałem takie uczucie na zasadzie, kurde, znowu do tej pracy. No każdy tak ma. Do szkoły jak chodziłem też tak miałem, że kurde, znowu do tej szkoły trzeba pójść, znowu na siódmą czy tam na ósmą trzeba wstać i pójść do szkoły. I powiem Ci, że taka dziwna rzecz psychologiczna zadziała się w mojej głowie, ponieważ gdy przyszedł rok 2017, gdzie mieliśmy ten hossę na rynku kryptowalut, Bitcoin bardzo mocno urósł, ja zarobiłem bardzo duże pieniądze, takie, które no, dały mi świadomość tego, że no, prawdopodobnie do końca życia już nie będę musiał pracować i można powiedzieć, że będę taką no, osobą, która będzie mogła żyć nieco spokojniej. Nagle to wszystko odeszło, bo ja dalej chodziłem do pracy jeszcze. Ja byłem w takim szoku przez chwilę, bo ja zakładałem, że ja w wieku 35 lat przejdę na emeryturę. Z tych pieniędzy, które odłożę w Wielkiej Brytanii, je będę reinwestował w nieruchomości. Brałem pod uwagę to, że dzięki pracy w Wielkiej Brytanii mogę zarobić 5 razy więcej niż Polak, czyli mogę odłożyć też o wiele więcej niż Polak. No i powiedzmy te kilkanaście lat pracy w Wielkiej Brytanii, to jest więcej niż Polak jest w stanie odłożyć przez całe swoje życie. To zainwestuję w nieruchomości, wynajmę je i będę żył na jakimś takim normalnym poziomie. Nie liczyłem na jakieś nie wiadomo jakie duże pieniądze, ale powiedzmy, no te 4-5 mieszkań kawalerek pod wynajem, z tego będę mógł sobie w spokoju żyć i przejdę na powiedzmy taką spokojną emeryturę. Zresztą miałem plus taki, jak ja to mówię i tego nie ukrywam, odziedziczyłem po swoich dziadkach też dom, więc jestem już o jedno życie do przodu, więc mówię, mam gdzie mieszkać, wynajmę tamte nieruchomości, dziękuję. A tu nagle przyszedł rok 2017, ja miałem 27 lat, a nie 35, zarobiłem bardzo, bardzo duże pieniądze, no i to był taki lekki dla mnie szok do tego stopnia, że ja jeszcze przez kilka miesięcy chodziłem do pracy. No Daniel Jankowski wspominał, że jeszcze chyba
robiłeś prawo jazdy na tira z naczepą? To miałem już prawo, to jest jeszcze inna akcja, bo ja miałem prawo jazdy na tira z naczepą, ale wyobraź sobie, to jest, przejdziemy do tego akurat, bo to jest w sumie śmieszne teraz jak na to patrzę, ale w każdym razie jeszcze przez kilka miesięcy pracowałem, ale co ciekawe, tak po prostu jak ręką odjął, ja nagle przestałem mieć to uczucie na zasadzie znowu do tej roboty idę, bo nagle sobie jak uświadomiłem, że ja nie muszę, a więc w tym momencie to jest moja decyzja, że ja idę, no to ja nie mam prawa narzekać na moją własną decyzję, że ja tam idę, no przecież ja idę, bo ja chcę tam iść. I momentalnie koniec, nie było w ogóle takiego uczucia, chodziłem do pracy, bo chciałem, a zawsze jak chodzisz do pracy, no bo musisz, no bo chcesz zarobić pieniądze, żeby zapłacić za wszelkie wydatki, za jedzenie i rachunki. I nagle jak to minęło, ja nagle nie miałem powiedzmy takiej podstawy do tego, by powiedzieć, że znowu do tej pracy, no bo to była moja decyzja. Więc to jest też bardzo ważne. A co do samych tych tirów, to tak, potem po kilku miesiącach odszedłem z tej pracy i jeszcze mieszkałem w Wielkiej Brytanii długo, długo. Teraz ze względów covidowych teraz więcej przebywam w Polsce, ale mam zamiar chyba raczej do tej Wielkiej Brytanii na powiedzmy dniach nawet i wrócić i chwilę tam może pomieszkać, może po jakichś małych wakacjach. W każdym razie była właśnie taka sytuacja, że dwa miesiące siedziałem na tyłku, nic nie robiłem, oprócz oczywiście nagrywania filmów o kryptowalutach na YouTube. Nagle mówię, o kurde, a co jak to się skończy? A co jak kryptowaluty upadną? A co jak się stanie coś złego? A ja nie mam doświadczenia na tych tirach, bo ja tak naprawdę tylko zdałem prawo jazdy, ale nigdy nie jeździłem. I tak sobie pomyślałem, dobra, to ja pójdę teraz jeździć, bo wolę się teraz nauczyć, mając pieniądze i nie musząc tego robić. I w każdej chwili mogę po prostu to kopnąć w tył jak taką pracę, niż jak będę musiał iść do tej pracy i będę miał stres, że ja jak nie będę pracował, to nie zarobię. I faktycznie, no, będąc już dosyć majętną osobą, poszedłem, zatrudniłem się w Wielkiej Brytanii, jeździłem na tirach 6 tygodni, rozwoziłem i doniczki, rozwoziłem materiały budowlane w firmie HSS. Także tak, tak faktycznie było. Natomiast wracając do samego tematu, jeżeli chodzi o to, co taka osoba musi zrobić, no to zacząć odkładać jak najwięcej pieniędzy, albo zarabiając jak najwięcej, albo wydając jak najmniej pieniędzy. Następnie te pieniądze musimy reinwestować, no i tutaj moim zdaniem pojawia się złoto, kryptowaluty i nieruchomości, ale oczywiście nieruchomości później, no bo mało kogo stać od razu, żeby zaraz sobie kupić jakąś nieruchomość pod wynajem, no i oczywiście budować to swoje portfolio, ale tutaj no nie ma drogi na skróty, także to nie jest, że nagle konieczny przyjdzie i powie, a zrób to i to i za 3 miesiące będziesz leżał na plaży i pił drinki, no nie, no tak nie jest. Mi też zajęło to wiele, wiele lat pracy na tak naprawdę 2 etaty na nocki, wiele ryzyka, wiele wyrzeczeń, więc nie ma drogi na skróty. W tej chwili, co może zrobić przeciętny Kowalski? Musi pracować, odkładać i te pieniądze reinwestować. I tutaj bardzo ważna rzecz, którą powiedział mi mój bardzo dobry kolega, na którą tak nawet nie patrzyłem, aż się jestem sam na siebie zły, że ja na to tak nie patrzyłem, bo on powiedział to swojemu akurat znajomemu. Zapytał się go, czy w coś inwestuje, a ten znajomy powiedział, nie, ja w nic nie inwestuję. I on powiedział bardzo, ale to bardzo mocną rzecz. Inwestujesz w polską złotówkę. Nie robiąc nic, tak naprawdę inwestujesz w polską złotówkę. Ja jestem na siebie zły, że ja na to nie wpadłem, bo to jest genialne. Nic nie robiąc, inwestujecie w polską złotówkę. Macie ekspozycję 100% w polskiej złotówce. I to jest straszne, bo macie ekspozycję w walucie, która jest obarczona ogromną inflacją, traci na sile nabywczej, jest coraz gorzej sytuowana względem innych walut, jeżeli chodzi o złe czasy, no i możecie za nią kupić coraz mniej, więc wy inwestujecie w aktywo, które ciągle traci. To może potencjalnie zmienić ludziom postrzeganie i chcieć po prostu sprawić, że ludzie będą chcieli zacząć faktycznie inwestować w coś innego niż w polską złotówkę, bo wy wszyscy w tej chwili, jeżeli nic nie robicie, to inwestujecie i tak w polską złotówkę. Wybierając, że nie chcesz być bogaty, czy nic nie robiąc, wybierasz być biednym. Dokładnie tak. Z takich ciekawostek ci powiem, że tu na tym fotelu siedział też Filip Piechowiak, z którym robimy kamienicę, więc już grube miliony, dziesiątki milionów w nieruchomościach. I tak się składa, że też ma prawo jazdy na tira z naczepą. Więc coś te Filipy z tirami i naczepami mają wspólnego. To musisz iść teraz na tira, polecam. W lusterku to wygląda, jakbyś pociągiem jechał. Okay. Także. No i dodam też jeszcze szybką rzecz tutaj.
to, co ja widzę, ludzie przychodzący na szkolenie, za które sami zapłacili, też idą tam z uśmiechem na ustach, a jak mieliby iść na studia, bądź się szli do szkoły, no to uczyli się za karę, nie? Tak, bo to jest decyzja, to jest twoja decyzja i to jest zupełnie inne podejście. I to też pomaga, bo chociażby ja miałem takie poczucie w pracy, może dalej miałem to uczucie, póki jeszcze nie zarobiłem tych większych pieniędzy, że kurde, znowu muszę iść do pracy, ale sam fakt, że budowałem swoje portfolio, inwestowałem, zarabiałem coraz więcej pozycji i wiedziałem, że mam i pieniądze z mojej głównej pracy, i mam pieniądze z mojej weekendowej pracy, i zarabiam coś tam w kryptowalutach, i to moje złoto też rośnie, i zabezpieczam się w postaci nieruchomości, też zupełnie inaczej chodziłem do pracy. Może też dlatego nie miałem takiego uczucia, że nienawidzę mojego szefa, nienawidzę mojej pracy, bo tam też wszyscy wiedzieli, że zajmuję się inwestycjami i te pieniądze reinwestuję. I to też moim zdaniem takie budziło, powiedzmy, może i szacunek, może jakiś respekt wśród szefów, że wiedzieli, że też nie mogą mi wszystkiego powiedzieć, że nie będę osobą, która wszystko zrobi, bo mu bardzo mocno zależy. No widać było to, że byłem tak traktowany dosyć dobrze. No i też te awanse przychodziły mi bardzo, bardzo, bardzo łatwo. W sumie chyba 6 czy 7 awansów dostałem na przestrzeni 8 lat w Wielkiej Brytanii. Więc to też bardzo mocno buduje sam mental. Jeżeli wiecie, że nie macie kredytu na głowie, wiecie, że macie pieniądze na to, żeby przeżyć bez problemu z pół roku albo rok, i poszukać sobie w tym czasie pracy, to też inaczej do tej pracy chodzicie, tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby zacząć budować tą ekspozycję swoją w różnych aktywach, zacząć inwestować w coś innego niż polską złotówkę i faktycznie wziąć się za siebie. No samo nie przyjdzie. Tak, tutaj jeszcze z mojej strony bym dodał, że czemu na przykład nie pójść by na skróty, tak? Po chwili daj mi jedno rozwiązanie, co mam zrobić i ja to zrobię i będę już ustawiony. I ja patrząc na siebie z mojej perspektywy, gdzie ja nie potrzebowałem tak wybitnie pieniędzy, pracowałem, prowadziłem biznes, zarabiałem, a w międzyczasie inwestowałem, to ja popełniłem tyle głupich błędów inwestycyjnych, gdzie ty mówiłeś, inni mówili, moi znajomi mówili, nie rób tego, albo zrób to inaczej, albo trzymaj, albo nie sprzedawaj, nie handluj, cokolwiek. A ja i tak musiałem to na własnej skórze przetestować. No i kończy się to tym, że ja przeszedłem już przez te błędy, patrzę na to zupełnie inaczej, więc zacząć wcześniej, nawet małymi krokami, ma większy sens niż czekać z nie wiadomo jak dużą kasą, żeby podjąć tą jedną idealną decyzję inwestycyjną. Jasne, jasne. Zawsze, moim zdaniem to są dwie drogi na nauki i nauka poprzez wiedzę innych, czyli doświadczenie innych, czytanie książek, chodzenie na kursy, szkolenia, oglądanie YouTube'a i też na własnym doświadczeniu. I to nie jest tak, że jedno wyklucza drugie. Warto jest zdobyć wiedzę od innych, ale następnie próbować samemu. I tak samo jest zresztą w samorozwoju. Jest wielu coachów, guru samorozwoju i tak naprawdę to nic nie daje, ponieważ ludzie w większości tylko i wyłącznie czytają książkę za książką, a nigdy nie podejmują żadnego kroku, żadnej decyzji, nie idzie za tym żadna praca nad sobą. Oni są wiecznymi czytaczami, więc ja osobiście też bardzo mocno interesowałem się rozwojem osobistym, gdy też inwestowałem tym, jakby maksymalizować mój czas, jak być bardziej, powiedzmy, wydajnym i tak dalej, ale miałem taką zasadę, że czytam jakąś książkę, podkreślam najważniejsze rzeczy i wdrażam to w życie. I tutaj też wiele osób wyśmiewa różnych guru, różnych coachów rozwoju osobistego, ale to dlatego, że wiele osób po prostu nic z tym nie robi, ale gdyby tak naprawdę zastosować kilka technik, kilkanaście technik z tego, myślę, że też życie byłoby o wiele, wiele lepsze. Oczywiście mówię o tych najważniejszych rzeczach i tych prawdziwych, a nie na zasadzie wstawaj o godzinę wcześniej od innych, to będziesz miał 7 godzin więcej życia, ale faktycznie są różne techniki na to, by być bardziej produktywnym, są różne techniki na to, by faktycznie mózg też działał lepiej i tak dalej. Tylko prosta rzecz a propos tych książek, która u mnie fajnie zadziałała, że zamiast czytać 10 różnych książek, przeczytaj jedną książkę 10 razy. Bo jak już czytasz to piąty raz, to już coś z tym zrobisz. Też jest taka opcja. Ja miałem znowu inną technikę. Ja czytałem, starałem się czytać minimum tą jedną książkę tygodniowo w moim życiu, ale czytałem je z podkreślaniem najważniejszych rzeczy i miałem taką zasadę, że przed pójściem do pracy każdego dnia, czyli gdy szedłem do pracy, brałem losową książkę z mojej półki i czytałem tylko podkreślone rzeczy. I powiem Ci szczerze, że tych podkreślonych rzeczy to wychodziło mniej więcej 10-15 minut czytania. Ale tak naprawdę ja przyswajałem sobie tą książkę po raz kolejny w 10-15 minut same najważniejsze rzeczy. I dzięki temu ja, można powiedzieć, że przeczytałem jedną książkę od deski do deski raz, ale następnie może ją kilkanaście razy jeszcze przeczytałem same najważniejsze
podkreślone rzeczy, to już utkwiło i to jest moim zdaniem też bardzo, bardzo fajna technika. No i polecam oczywiście wszystkim zrobić sobie taki challenge, jedna książka tygodniowo przez rok, 52 książki jak przeczytacie, będziecie naprawdę o wiele, wiele mądrzejsi, będziecie mieli o wiele większą perspektywę, na podstawie której też będziecie mogli podejmować decyzje. No i to też jest, powiedzmy, pewien test, tak? No bo jeżeli nie jesteście w stanie poświęcić swojego czasu na to, żeby zdobyć wiedzę, nie jesteście w stanie przeczytać 52 książek, no to może warto przestać się oszukiwać, że życie jest niesprawiedliwe, albo że o, inni to mają, a ja nie mam, albo ja bym chciał mieć. No nie, no gówno prawda. Jeżeli nie potrafisz przeczytać 52 książek w rok i zdobyć wiedzę, no to po prostu no, nie nadajesz się do tego, tak? Więc też może to jest taki ważny reality check. To do tych osób, które się nadają, takie wyzwanie od Fila, napiszcie w komentarzu, kto się decyduje na podjęcie tego wyzwania. No nie jest to łatwe, powiem ci, 52 książki. Ale to jest bardzo duża wiedza, która buduje ci już fundament w rok. Jeżeli ludzie poświęcają 5 lat na to, żeby iść na studia, które guzik dają, jakieś turystyki, rekreacje, marketingi, zarządzania, czy życie wśród roślin, czy zarządzanie parafią, bo też słyszałem o czymś takim, i marnują na to 5 lat, a ktoś nie ma w roku czasu na to, żeby przeczytać 52 książki, gdzie ja mówię o jednej na tydzień, tak? No, jesteśmy w stanie książkę w 3 dni przeczytać, jak naprawdę będziemy chcieli, ale nawet jedną na tydzień, no to może nie oszukujcie się, tak? Bo dużo ludzi mówi, że a ja chcę być bogaty, ja bym bardzo chciał coś tam zmienić. No to pokaż, że chcesz. Zdobądź wiedzę, przeczytaj 52 książki z rozwoju osobistego, z inwestycji, z nieruchomości, o kryptowalutach, o złocie, o polityce, o tym, co się dzieje. Zrób to. Wiemy już, że niższą klasę średnią i czy w ogóle warto się starać? Jak najbardziej warto się starać. Warto się, nie dość, że warto się starać, to jeszcze warto uświadamiać wszystkich dookoła, żeby to się nie stało. Trzeba pamiętać, że tych ludzi, którzy niższą klasę średnią, jest mniej niż nas. No i tylko i wyłącznie mogą to robić dzięki temu, że ludzie są mało świadomi. Więc no, tutaj moje zadanie, twoje zadanie jest między innymi uczenie ludzi, rozwijanie, uświadamianie, ale ważne jest też, żeby każdy widz dookoła to mówił, nie wstydził się tego mówić, co się dzieje na świecie, co widzi, co obserwuje. Bo tak naprawdę no, nie mówienie niczego, no to jest bierność, przyzwalanie na to, co się dzieje. I mało tego, nawet jak macie gdzieś siebie, bo też ludzie mówią, a dobra, ja już swoje przeżyłem, pomyślcie o swoich dzieciach, o swoich wnukach, o dzieciach waszego rodzeństwa i tak dalej. Jaki świat im zostawiamy? Klasa średnia jest niszczona. Idziemy do komuny 2.0. Komuny 2.0, gdzie będą bardzo bogaci panowie, którzy rządzą tym światem, zarządzają nim, będą władali CBDCs i walutami, dzięki którym ludzie będą zniewoleni i będzie bieda. Bieda, która będzie po prostu pracowała, jak to powiedział pan Morawiecki na taśmach nagrany, za michę ryżu będą ludzie pracować. Zresztą wszystko, co pan Morawiecki powiedział, się sprawdza. No tutaj wydaje mi się, że jest lepszą wróżką od pana Jackowskiego, bo mówił i, że ludziom trzeba odwrócić, powiedzmy, te oczekiwania, jakie mają, bo ludziom się w tyłkach poprzewracało i to się dzieje. I powiedział, że ludzie powinni zapierdzielać za michę ryżu, albo jak będą zapierdzielać za michę ryżu, no to nie będą myśleli o głupotach i powiedział słynne słowa, że wojna zmienia perspektywę w 5 minut. No i te wszystkie rzeczy się o dziwo dzieją kilka lat później. Przypadek? Przypadek. Nie sądzę. Pomówmy teraz tak, może jednozdaniowo albo kilkuzdaniowo, różne kwoty. Mam 1000 zł oszczędności. Co z tym robię? 1000 zł oszczędności, moim zdaniem, to nie są pieniądze, żeby kupować złoto, ponieważ złoto powinno się kupować od jednej uncji, a raczej tylko uncjowe monety lub też sztabki, ponieważ wtedy płacimy za gram. Mamy najlepszy przelicznik w stosunku do grama i tutaj niektóre osoby mówią, no ale ja jestem w stanie też te jednogramowe, dwugramowe sztabki sprzedać. No nie, nie jesteś w stanie ich sprzedać, bo tam spread jest na tym taki i prowizja, że złoto musiałoby rosnąć bardzo, bardzo dużo, żebyś wyszedł nawet na zero. Jedynie jak możesz na tym zarobić, no to sprzedając jedną dwugramową sztabkę komuś innemu, innej osobie prywatnej, która nie będzie tego kupowała w kiosku, w jakiejś galerii handlowej, tylko kupi od ciebie. To jest jedyna opcja, tak? Ale do mennicy i tak, no to tego już nie oddasz, żeby mieć zysk, więc tutaj mówimy o uncjach. W tym wypadku 1000 zł, no to jest o wiele, wiele za mało. Nieruchomości za to też nie kupimy. Książki? Potencjalnie książki jak najbardziej jest to opcja, ale myślałem też o srebrze, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Książki to niezależnie od tego, kto jakie ma pieniądze, to zawsze powinien znaleźć na nie pieniądze, a jeżeli nie, no to starać się wynajmować lub też czytać w internecie. Nie musicie też książek czytać, tak? Jeżeli nie stać was na kupienie książki, co no nie chce mi się wierzyć, że kogoś nie było stać na 26-40 zł, ale no nawet jeśli, no to są różne blogi i w taki sposób trzeba pozyskiwać wiedzę. Są kanały na YouTubie,
trzeba się rozwijać, to sobie zapisywać wszystko, żeby nie uciekło i wtedy czytać nasze własne notatki, a nie rzeczy podkreślone z książek. Natomiast jeżeli chodzi o takie inwestycje, powiedzmy, no to tutaj potencjalnie srebro, no i kryptowaluty, tak? No, ja nagrywałem filmy o Bitcoinie versus złoto, gdzie powiedziałem, że plusem chociażby Bitcoina jest to, że jest podzielony na 100 milionów części, dzięki czemu możemy go kupić za mniejszą kwotę i tu chociażby właśnie w takim przypadku mniejszego kapitału bardzo fajnie swoją rolę odgrywa Bitcoin. Też ciekawy komentarz dostałem ostatnio, ktoś powiedział, że że po co ja w ogóle mówię o Bitcoinie, jeżeli jego się nie da kupić, żadna biedna osoba nie jest w stanie go kupić, bo on kosztuje 40 tysięcy dolarów. No, czyli widać, że ktoś nie wiedział o tym, że nie musisz kupować całego Bitcoina za 40 tysięcy dolarów, tylko możesz kupić 1/10 Bitcoina za 4 tysiące dolarów, albo 1/100 za 400 dolarów, albo 1/100 milionową. 10 tysięcy. Na przykład 10 tysięcy złotych, no to już jest poziom taki, przy którym też oczywiście bym wchodził w kryptowaluty plus srebro i też bym to tak zostawił. Wydaje mi się, że mając 10 tysięcy i wydając 7, 8, 9 tysięcy albo 10 od razu na jedną uncję monetkę, nie ma to w tej chwili sensu. 100 tysięcy. 100 tysięcy to już dzielimy portfolio na złoto, kryptowaluty, srebro i zostawiamy resztę w walutach obcych, żeby nie trzymać polskiej złotówki na zasadzie do zbierania. Pół miliona? Pół miliona, no to już bym zaczął inwestować w nieruchomości. Kawalerka pod wynajem, potencjalnie garaże. Garaże mają bardzo fajny plus. Po pierwsze to, że łatwo jest kogoś eksmitować, jak nam nie płaci. No tutaj trzeba pamiętać, że w dzisiejszych czasach nie ma opcji eksmitowania najemcy. W tym momencie, w sytuacji covidowej, w Polsce panuje takie prawo, że nie możemy nikogo z tej nieruchomości wyrzucić, tak? A w przypadku garażu jest jakby nie było taka opcja, więc w tym momencie potencjalnie garaże to są już mniejsze kwoty. Możemy też zdywersyfikować na większą ilość dzięki temu, a nie jedna kawalerka, więc jak najbardziej nieruchomości już od tych kwot mogą się zaczynać. Milion? No to tutaj już tylko zwiększamy, powiedzmy, skalę, tak? Ale tu za wiele się już się nie zmienia, tylko skala się zwiększa. Więcej nieruchomości, więcej złota, więcej kryptowalut. Natomiast wracając do tych, powiedzmy, mniejszych kwot, no bo to interesuje najbardziej ludzi. No moim zdaniem tutaj w tym wypadku kryptowaluty przy mniejszych kwotach są w stanie coś w tym naszym, powiedzmy, życiu jeszcze w jakiś sposób zmienić, tak? Bo potencjalnie biorąc pod uwagę to, że Bitcoin może w ciągu 3-4 lat urosnąć 2-3-4-krotnie, a dużo fundamentów na to wskazuje, no to żadna inwestycja tyle nam nie da, a jednocześnie takie właśnie zwrot z inwestycji w przypadku Bitcoina może być trampoliną dla wielu osób na to, żeby po to, aby się wzbić nieco wyżej. Filip, tak trochę brzmi, jakbyś cały czas ten Bitcoin, tak jakbyś naganiał na to. Jakie są te fundamenty, że to ma niby urosnąć? Tak, jeżeli chodzi o Bitcoina, no to ja wielokrotnie słyszałem o tym, że naganiam na Bitcoina, a najwięcej słyszałem o tym, kiedy Bitcoin spadł z 20 tysięcy dolarów na 3 tysiące i wtedy wszyscy właśnie mówili, że to jest piramida finansowa, że to już się więcej nie podniesie i tak dalej. I co ciekawe, to jest najlepszy moment na to, by właśnie w takie aktywo inwestować. I jeżeli chodzi o samego Bitcoina, Bitcoin został zbudowany na zasadzie złota, odwzorowuje on złoto, ma być cyfrową wersją złota i tak samo jak mamy ograniczoną ilość złota na świecie, tak też mamy ograniczoną ilość Bitcoinów, tak jak złoto się wydobywa, tak też wydobywamy Bitcoina, tak też jak złoto wraz z wydobyciem, jego koszt wydobycia rośnie, tak też koszt wydobycia Bitcoina rośnie. Jeszcze można powiedzieć, że do roku 2017-18 można było tego Bitcoina różnie traktować na zasadzie była ta pierwsza hostca, powiedzmy ta 2013, no bo tej 2011 ja osobiście nie liczę, z tego względu, że było mało Bitcoinów, płynność była mała, nieważne. Ale można powiedzieć, że ta pierwsza hostca 2013 można było uznać, no, że to był przypadek. No nagle ten Bitcoin urósł, jakaś mania na tego Bitcoina była, kto chciał mógł zarobić, sprzedać Bitcoina za 1000 dolarów, potem on spadł i już więcej się nie podniesie. No ale następnie przyszła hossa 2017. No i tutaj już był ząk. Nagle, kurczę, druga hossa, kolejne wzrosty, no i nam się pojawiła tak zwana cykliczność Bitcoina, że nagle się okazuje, że on konkretny czas rośnie, konkretny czas spada, konkretny czas mamy trend boczny, no i znowu nam rośnie.
No ale część osób mogła powiedzieć, a to był drugi raz, więcej się nie powtórzy, po czym po raz kolejny, trzeci raz powtórzyło się to samo, 2020, 2021, teraz 2022. No i widać ewidentnie, że ten Bitcoin z nami zostanie na dłużej. I tak jak kiedyś ludzie mogli mówić, że a, to jest piramida finansowa, a, to jest chwilowa mania, tak teraz już nie mają takiego argumentu, z tego chociażby względu, że coś wydarzyło się trzy razy, wydarzyło się identycznie za każdym razem, jeżeli chodzi o cykliczność, o czasowość wzrostów. Nawet można procentowość wzrostów sobie mniej więcej obliczyć, że dokładnie tyle samo Bitcoin rośnie. Za każdym cyklem jest 5 razy mniejszy wzrost niż w cyklu poprzednim. Wygląda to mniej więcej tak samo. Tyle samo mamy spadków. Idealny moment na zakup Bitcoina jest rok przed tak zwanym halvingiem. Te wzrosty przyspieszają po halvingu. Następnie mamy pik, mamy znowu bessę. Więc tutaj już widać, że ten Bitcoin potencjalnie z nami zostanie na dłużej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która Bitcoina już uwierzytelnia, to jest chociażby to, że po raz pierwszy, od kiedy Bitcoin istnieje, do świata kryptowalut weszły banki i instytucje finansowe. I teraz największe banki na świecie, takie jak chociażby Goldman, Wells Fargo, JP Morgan, wiele, Deutsche Bank, wiele naprawdę największych banków na świecie, Bank of America i tak dalej, zaczynają świadczyć usługi związane z kryptowalutami swoim klientom. No i w tym momencie, jeżeli to było jakieś oszustwo, jakaś piramida, to banki nie mogłyby sobie na to pozwolić. A jeżeli teraz one pozwalają swoim klientom pójść do okienka do pani Basi i powiedzieć: pani Basiu, ja bym chciała polską złotówkę zamienić na Bitcoina i ten Bitcoin leży na koncie, no to to już nie jest coś, co potencjalnie ucieknie. A banki, banksterzy, to nie są też ludzie, którzy wprowadzają tego typu technologie po to, aby to nagle miało zniknąć, bo mówimy tutaj o tym, że trzeba otworzyć nowe działy, przeszkolić ludzi, wprowadzić systemy, kto nasze będzie klucze prywatne trzymał, jak to będzie wyglądało, całe wszystkie aplikacje i tak dalej, więc to jest kolejna rzecz. Następną rzeczą jest to, że widać było, mamy tak zwanych whale'ów, jeżeli chodzi o Bitcoina, grube ryby, wieloryby, ludzi, którzy trzymają duże ilości Bitcoinów. I ja tutaj, jeżeli chodzi o whale'ów, to zaznaczam ludzi, którzy mają minimum 100 Bitcoinów do powiedzmy 10 tysięcy Bitcoinów. No 100 Bitcoinów, dzisiaj to już jest kilkanaście powiedzmy milionów złotych, czy kilkadziesiąt milionów złotych, tak 100 Bitcoinów razy 200 tysięcy złotych, 20 milionów złotych, tak? Więc to są ludzie, którzy mają powiedzmy od 20 do 2 miliardów złotych w Bitcoinie. No i co ciekawe, te osoby, czyli tak zwane smart money, mądre pieniądze, one kupowały, kiedy wszyscy krzyczeli, że to jest piramida finansowa, oszustwo i Bitcoin nigdy nie wzrośnie, akumulowały te Bitcoiny, a gdy Bitcoin rósł 5, 10, 15, 20-krotnie, zaczynały te Bitcoiny sprzedawać. No i tak też chociażby, cofając się do wcześniejszej hossy, widać ewidentnie, że sprzedawały te Bitcoiny na samej górce, a w tej hoście tego nie robią. Mało tego, w tej hoście w tej chwili w dalszym ciągu akumulują Bitcoiny. Trzeci największy adres Bitcoina, prywatny, też akumuluje Bitcoiny. I teraz, jeżeli ktoś ma 20, 200 milionów złotych, 2 miliardy złotych w Bitcoinie i dzisiaj jeszcze dokupuje Bitcoin, nie sprzedaje swoich 2 miliardów złotych w Bitcoinie jakimś naiwniakom, bo to jest piramida finansowa, oszustwo, tylko jeszcze dokupuje Bitcoiny, no to też o czymś świadczy. Kolejny czynnik to jest to, że do rynku z każdym rokiem będzie dochodził nowy rocznik, który jest zaprzyjaźniony z technologią, wie jak ona działa i będzie mógł w tej kryptowaluty inwestować, a Bitcoina mamy ograniczoną ilość. W tej chwili wydobyliśmy 19 milionów sztuk, pozostały 2 miliony do wydobycia, no i co ciekawe, te 2 miliony będziemy wydobywali przez następne 120 lat, więc wiele więcej Bitcoinów nam się nie pojawi. Tak bym mógł wymieniać jeszcze długo, jak chociażby to, że mamy inflację, więc ludzie uciekają z pieniądza fiducjarnego, a jak mają mało, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, nie mogą kupić złota, nie mogą kupić nieruchomości, to też potencjalnie chcą kupić Bitcoina. Bitcoinów na giełdach znowu z drugiej strony jest coraz mniej, a jak jest mało Bitcoinów na giełdach, no to cena też powinna być wyższa, bo nikt go nie chce sprzedawać. Jest wiele, naprawdę jeszcze wiele mógłbym czynników powiedzieć, które przemawiają za tym, że w długim terminie Bitcoin powinien rosnąć i powinien stać się najlepszą potencjalną inwestycją dla wielu, wielu ludzi. Trzymaj w banku tylko tyle, ile możesz stracić. Dokładnie tak. Inwestujemy w bank tyle, ile jesteśmy w stanie stracić i trzymając polską złotówkę, inwestujemy w polską złotówkę, która traci. I tym pozytywnym bądź mniej pozytywnym akcentem dziękuję, Phil. Dziękuję Tobie, dziękuję wszystkim. Pozdrawiam, cześć.